Cześć, załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery. Tym razem zobaczymy, czy plotki transferowe okażą się prawdą i Eden Hazard wróci do Chelsea. Dużo się spekuluje ostatnio właśnie na temat tego zawodnika, który ma bardzo nieudaną przygodę z Real Madryt i wydaje mi się, że przejście do innego zespołu może okazać się kluczem do odzyskania odpowiedniej formy, więc zobaczymy, czy ten zdolny, niesamowicie uzdolniony zawodnik wróci na odpowiednie tory, czy nadal będzie prezentować dosyć mizerny poziom jak na tak uzdolnionego piłkarza. No i zobaczymy, czy uda nam się odbudować wielką Chelsea. Oczywiście, jak spodobał się ten odcinek, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Po więcej materiałów, a jak oglądasz w tym momencie ten odcinek, proszę napisz w komentarzu niebieski Hazard. Jestem ciekawy, kto z was napisze jak tak. Zostawię oczywiście wam serduszko, tak jak każdemu, kto napisze komentarz, bo czytam wszystkie komentarze i przez serduszka daję wam znać, że przeczytałem, zobaczyłem. Czasem nie wiem, jak odpisać na wasze komentarze, dlatego daję wam serduszko, więc spokojnie. Okej, dodałem sobie delikatny budżet, bo nie wiedziałem, ile Eden Hazard kosztuje, szczerze mówiąc, w tej grze. Zobaczmy, czy za 68 milionów uda nam się zakupić tego zdolnego piłkarza. Niestety 100 milionów. To jest więcej niż zakładałem. Może za 90 się uda? Zidane, ty już odchodzisz z Realu Madryt, więc wydaje mi się, że możesz delikatnie zrobić przysługę koledzy z branży. Dawaj, no zgódź się za te... No dobra, dawaj 100. 100 i jesteśmy kwita, ok? Za 100. 102. Dobra. Dobra, Zidane. Dobra, co ja będę negocjował z tym kontrakt? Witamy Eden Hazard w domu, w niebieskim domu. I jestem ciekawy, jak sobie poradzisz. Czy odbudujesz swoją wyśmienitą formę? Czy jednak będziesz cały czas z lekką nadwagą? Znowu będziesz kontuzogenny i znowu sobie nie poradzisz? Zobaczcie, że Gareth Bale po odejściu z Realu Madryt prezentuje naprawdę ok poziom. Może to nie jest gwiazda, ale to jest zawodnik, który się wyróżnia, który ma swoje przebłyski dawnej formy i wydaje mi się, że idzie w naprawdę dobrym kierunku. Jestem ciekawy, czy odbije się od poziomu takiego średniaka z tych wszystkich najlepszych zawodników świata, czy jednak wyskoczy na wyższy poziom z nowym trenerem. Prawdopodobnie zostanie w Tottenhamie, ale to też zależy, czy obniży pensję. Zobaczymy, oczywiście po sezonie, ale także Zidane odchodzi. Jestem ciekawy, kto przyjdzie na jego miejsce. Czy to będzie na przykład Antonio Conte, czy na przykład Joachim Löw, którym się dużo mówiło parę lat temu, że właśnie ma przyjść do Real Madryt. To też byłby bardzo ciekawy trener, tylko że trener, który bardzo dawno nie trenował żadnego zespołu i to może być niestety problem. Kante. Nie zrobię ci tego. Ty masz się odbudować, Hazard. 17 na twoich plecach będzie widniała. No i zobaczmy, jak Eden Hazard prezentuje się w koszulce Chelsea Ondyn. Tak jest. I czy jakieś inne transfery będą na ten sezon? Nie. Nie chcę innych transferów. Oczywiście tutaj sobie delikatnie poustawiałem odpowiednią formację, przez to, że Timo Werner nie jest takim typowym napastnikiem, on woli podawać. Ustawiłem formację 4-3-3 z fałszywym napastnikiem. Hazard i Ziyech będą schodzić do środka. Oczywiście chciałbym przerobić Havertza jako tego środkowego pomocnika, Mounta domyślnie jako prawego skrzydłowego. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście, jak będą problemy i ten skład nie do końca będzie funkcjonował, no to wtedy pomyślimy na przykład o lepszym bramkarzu. I wydaje mi się, że tutaj optymalny byłby na przykład nawet, miałem powiedzieć Wojtek Szczęsny, ale on grał w Arsenalu. Ale czemu by nie? Arsenal nie jest aż takim wrogiem jak Tottenham jednak tego zespołu, więc może Donnarumma odchodzi, prawdopodobnie do właśnie Juventusu, ale się wymęczyliśmy, można powiedzieć, przeciwko tak słabym drużynom, no ale miejmy nadzieję, że liga tak aż źle nie będzie wyglądać. A może zakupmy teraz Szczęsnego, co wy na to? Wojtek Szczęsny w Chelsea Londyn. Dawaj Wojt, chodź do nas. Jesteś idealnym bramkarzem do tej drużyny. Masz momenty, gdzie bronisz fenomenalnie i każdy uważa cię za jednego z najlepszych bramkarzy, potem masz słabszy okres 3 spotkań i każdy mówi, że jesteś fatalnym. No jestem ciekawy, jak ta kariera będzie się toczyć. Wojtka Szczęsnego, gdzie przejdzie, czy zostanie w Juventusie, bo taka oczywiście jest taki moment, że może zostać, ale zobaczymy. To nie zależy tylko od niego, ale także od nowego trenera, ale Greeniego, który na pewno zrobi porządek, który na pewno sprawi, że ta drużyna znowu będzie grała dużo lepiej. No i też nie mają tego rywala, którego mieli jeszcze rok temu, czyli Antonio Conte i Inter Mediolan. Jestem ciekawy, czy jakby Inter szybciej ogłosił, że taki trener jak Antonio Conte odchodzi, czy na przykład Mourinho nie wróciłby do Interu. Taka też jest możliwość. Bo jednak przyjeżdża do Romy zbudować fajny projekt z wieloma fajnymi zawodnikami. Zwłaszcza, że dużo się mówi, że może nawet Eden Hazard tam dołączy. Wątpię, bo jednak pensja jest za wysoka i tak dalej. Na pewno by to były duże koszty, ale zobaczymy. Świat pokazuje, że nie takie rzeczy się działy w piłce nożnej.
My nie najlepiej zaczęliśmy, szczerze mówiąc, początek tego sezonu od remisu 2-2. Być może to jest przez to spowodowane, że ta drużyna nie najlepiej się czuje. Dałbym tu nieustanny pressing, szczerze mówiąc. Jesteśmy na tyle dobrą drużyną, że spokojnie powinniśmy wygrywać z tymi najsłabszymi, a bez tego nie do końca będziemy funkcjonować. Oczywiście z takim Liverpoolem możemy przegrać niestety, patrząc na to, że oni też będą grać w podobny sposób, więc wymiana akcji może sprawić, że niestety dostaniemy w czapkę, ale zobaczymy oczywiście. Tutaj Wojtek Szczęsny, 87 overalla, naprawdę solidny bramkarz, przynajmniej w FIFA. No i tyle transferów, a my zobaczymy się oczywiście już w styczniu, 1 stycznia. Panie i panowie, wybił styczeń, więc jesteśmy w połowie sezonu i zobaczymy, jak radzi sobie Chelsea Londyn, bo wydaje mi się, że patrząc na ocenę zarządu, chyba dobrze. Chyba nie, bo szóste miejsce to nie jest najlepsze. 10 punktów straty do Manchester City jest przyzwoite, aktualnie przynajmniej. Te same punkty co Liverpool, 4 punkty do West Ham. West Ham raczej się wykolei w poszczególnych miesiącach. Manchester United delikatnie przynajmniej, ale to jest cały czas 7 punktów, więc spokojnie możemy mierzyć się i walczyć o cokolwiek. Wygraliśmy naszą grupę E z przeciętnymi drużynami oprócz Sevilla. Tutaj Liverpool bardzo dobrze sobie poradził, City, Inter, wow! Inter jeszcze z Antonio Conte, jak rozgromił tą grupę, 16 punktów. A my zobaczmy, jak radzi sobie Eden Hazard, bo to jest bardzo ważne. Ten zawodnik prowadzi nas po zwycięstwo, 9 bramek, 5 asy, 28 spotkaniach. Nieźle, jest przyzwoicie, uważam. Werner się odpalił, a to bardzo dobrze Werner się odpalił, bo tego zawodnika bardzo, bardzo potrzebujemy. Czy komuś możemy zmienić pozycję? Niestety nie. No i patrząc na to, jak to wszystko wygląda, no to w kolejnym sezonie na pewno będziemy potrzebować odpowiednich wzmocnień, ale w tym sezonie wydaje mi się, że spokojnie będziemy walczyć jeszcze o awans do Ligi Mistrzów, to jest nasz cel oczywiście, ale być może coś więcej uda nam się ugrać, ale to zależy od naszych zawodników, którzy muszą dać siebie jeszcze więcej, a my widzimy się oczywiście już po zakończeniu sezonu. Zakończyliśmy pierwszy sezon na miejscu 5, co jest delikatnym rozczarowaniem, ale 80 punktów Liverpool, 83 Spurs, Manchester City 88, Manchester United 88, wszystko było na styku, ale niestety nie daliśmy rady awansować do Ligi Mistrzów, co będzie dużym problemem w kolejnym sezonie tej przebudowy. Tutaj także zostaliśmy wyeliminowani dosyć szybko. Jak możecie zauważyć, zostaliśmy wyeliminowani tutaj z Norwich City. Fatalny początek sezonu, przegrana gładka. Tutaj na szczęście z Carabao Cup, czyli naszym szczęśliwym pucharze, wygraliśmy 2-0 z Liverpoolem, a w Lidze Mistrzów niestety wyeliminowała nas Barcelona 2-1, więc kolejny problem. No ale zobaczmy, jak Eden Hazard poradził sobie w tym zespole, jak to wszystko wyglądało i czy odbudował swoją postawę. 21 bramek, 7 asyst, to jest naprawdę dobry, solidny sezon. Niestety reszta nie dojechała i na pewno będą potrzebne wzmocnienia w kolejnym sezonie. I wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba wzmocnić środek obrony. Mam dwóch kandydatów na to miejsce i jestem ciekawy, czy dzięki tym zmianom, które dokonamy, ta drużyna będzie jeszcze lepsza i kolejny sezon będzie już walka o Mistrzostwo Anglii i czy wygramy w Lidze Europy, bo też jest całkiem sympatycznie, gdybyśmy właśnie wygrali. Giroud nawet dwie bramki strzelił, taka ciekawostka. A my widzimy się oczywiście już w kolejnym sezonie. Pierwszy sezon za nami, a jak poradzimy sobie w drugim? Zaraz się oczywiście to okaże. Potrzebujemy dwóch środkowych obrońców, tak jak mówiłem w poprzedniej części. I dwóch zawodników, których wyszukałem, to jest Jimenez. Pierwszy nasz wybór. Zawodnik kontuzjogenny, ale zaryzykuję, żeby ten zawodnik dołączył do nas, ale także Declan Rice, którego chciałbym, żeby był środkowym obrońcą. Wydaje mi się, że idealnie do tego pasuje. Solidny, twardy środkowy obrońca na warunki ligi angielskiej. Na pewno się przyda. Oczywiście mamy bardzo duży budżet, więc spokojnie możemy zakupić tych dwóch zawodników. No i jestem ciekawy, czy to wszystko wypali i jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że lepiej niż poprzedni sezon, który był dosyć przykry dla nas. Patrząc na to, że spodziewałem się przynajmniej walki o top 3, a okazało się, że to wszystko poszło gdzieś zdecydowanie nie w tym kierunku, który powinniśmy iść i zobaczymy, czy ten sezon będzie zdecydowanie lepszy. Oczywiście dwa transfery, które przydadzą nam się, żeby wzmocnić kadrę. Tutaj mecze oczywiście towarzyskie. Fajny jest ten puchar, żeby rozwinąć poszczególnych zawodników, ale my oczywiście tutaj nie patrzymy na takie rzeczy. Dwóch zawodników do nas dołącza w tym okienku transferowym. Jorginho niestety ma problemy Neymana, więc zobaczymy, czy uda mi się to wszystko pozbierać. Ilu w tym momencie mamy zawodników? Strasznie dużo, ale wydaje mi się, że Declan Rice jako środkowy obrońca może być naprawdę, naprawdę przydatny. No i jestem ciekawy, czy ta kadra z tyloma zawodnikami poradzi sobie i wywalczymy cokolwiek. I zastanawiam się, czy Havertz nie przerobić go na napastnika jednak, bo on jako środkowy
środkowy pomocnik strasznie długo się jeszcze będzie rozwijał, a potrzebujemy jego talent. A Timo Werner będzie oczywiście miał bardzo solidnego wtedy zmiennika. No i miejmy nadzieję, że dzięki temu ta kadra będzie jeszcze lepsza, bo środek mamy całkiem mocny i jestem przekonany, że to wszystko pójdzie naprawdę w dobrym kierunku, a my widzimy się oczywiście już w zimie 1 stycznia. Styczeń 2022 roku, a ja chciałbym was bardzo gorąco zaprosić oczywiście na Discorda, gdzie tworzymy świetną społeczność, więc jak możesz wejść, link w opisie oczywiście, ale także musisz poczekać na weryfikację 10 minut. Nie bój się, że nie możesz od razu dołączyć, musisz kliknąć tylko emotkę i cię od razu przekieruje oczywiście na pełnego Discorda ze wszystkimi funkcjami, tylko musisz poczekać 10 minut, żeby weryfikacja była optymalna na wysokim poziomie, żeby jak najbardziej zabezpieczyć tego Discorda. Nie zawsze się da, tak jakbyśmy chcieli, ale wydaje mi się, że naprawdę robimy wszystko, żeby jak najlepiej ten Discord działał, ale niestety niektórzy ludzie nam nie pomagają w tym, koda, ale wydaje mi się, że warto tam wejść, zwłaszcza, że chcemy przygotować coś wielkiego na wakacje, po wakacjach na kolejną FIFA, więc zapraszam jeszcze raz na Discorda. A tu możecie zauważyć, trzecie miejsce po 21 kolejce jest lepiej niż było. Oczywiście strata nawet Leicester City jest minimalna, ale wydaje mi się, że wszystko idzie naprawdę w dobrym kierunku. Zobaczmy jeszcze, jak poradziliśmy sobie w Lidze Europy. W Lidze Europy zajmujemy pierwsze miejsce, 13 punktów. Nieźle, ale wydaje mi się, że mogłoby zdecydowanie lepiej, patrząc na to, że umieliśmy przegrać na przykład z drużyną nie najlepszą z Grecji, ale wydaje mi się, że spokojnie dojdziemy do tego, żeby wygrywać takie spotkania. Zobaczmy, jak Eden Hazard popisał się w tym sezonie. 32 występy, 20 bramek, wreszcie to jest ten Eden Hazard, którego potrzebowaliśmy, plus 2 do overalla. To wszystko dobrze wygląda i wydaje mi się, że już za chwilę będziemy w takiej formie, żeby walczyć nawet o mistrzostwo kraju, ale oczywiście to zobaczycie, jak ten sezon potoczy się już w lecie, więc za parę chwil. Jak możecie zauważyć, jesteśmy oczywiście w maju, ale także jak zauważycie, dobrze przyglądniecie się, niestety odpadliśmy z RB Lipskiem po 2 meczu 2-2 i niestety 1-1, przez to zostaliśmy wyeliminowani, wygraliśmy FA Cup, bardzo ciekawa drużyna w finale. A jak poradziliśmy sobie w lidze? Nie najgorzej, trzecie miejsce, 81 punktów. Oczywiście marzyłem o tym, żeby już walczyć o mistrzostwo, ale Liverpool i Manchester City okazali się zdecydowanie lepszymi drużynami. Oczywiście jeszcze jeden sezon będzie, żeby potwierdzić klasę Hazarda, żeby to wszystko wypaliło. Tu możecie zobaczyć, jaka drużyna spada i tak dalej. Manchester United na przykład za nami, FA Cup, tak jak mówiłem. Dla nas drużyna, która wyeliminowała Norwich City, no nie miała, Manchester City, okej, miała ciężkiego przeciwnika i wyeliminowała, więc potrafi robić sensację. Podwójny puchar dla nas, Carabao Cup także dla nas. A tutaj potwierdzenie, że niestety odpadliśmy w półfinale z RB Leipzig przez bramki na wyjeździe. Szkoda, bo z Manchesterem City byłby naprawdę ciekawy finał. Oczywiście zobaczymy jeszcze, jak wygląda nasze statystyki poszczególnych zawodników. Eden Hazard, 34 bramki, wreszcie to jest ten zawodnik, na którego mogę liczyć i wydaje mi się, że to wszystko idzie naprawdę super, żebyśmy za rok już walczyli o mistrzostwo. Oczywiście potrzebujemy jednego, może dwóch wzmocnień, ale wydaje mi się, że już ta drużyna jest gotowa na to, żeby osiągać najwyższe cele, a Eden Hazard będzie naszym przywódcą, naszym kapitanem, który będzie nas prowadził po to, żebyśmy zwyciężali poszczególne puchary i oczywiście widzimy się w lecie, gdzie będziemy dokonywać poszczególnych transferów. Ostatni rozdział naszej kariery, czyli sezon trzeci, i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Oczywiście, jeden transfer chciałem, środkowego pomocnika, dlatego Nicola Barella do nas przychodzi. Mam przynajmniej taką nadzieję, że podpiszemy z tym zawodnikiem kontrakt. Wydaje mi się, że będzie idealnym uzupełnieniem środka pola. Zawodnik box to box, zawodnik bardzo utalentowany, zawodnik, który bardzo dużo dał jakości Interowi i wydaje mi się, że jego kariera idzie naprawdę super kierunku i będzie naszym głównym elementem do tego, żeby zwyciężać poszczególne spotkania. Także miejmy nadzieję, że w tym roku to już będzie walka o mistrzostwo, nie? I o Ligę Mistrzów. I o Ligę Mistrzów, nie kryję tego, że Liga Mistrzów jest dla mnie czymś wyjątkowym. Coś, co chcę osiągnąć. Coś, co muszę sprawić, żeby się udało, żeby ten zespół poszedł w takim kierunku, jaki bym chciał. I Nicola Barella oczywiście do nas przychodzi, zawodnik bardzo utalentowany, jeszcze raz to powtórzę, zawodnik wyśmienity i na pewno koło tak wielkich zawodników jak Jorginho, Havertz będzie naprawdę kluczowym elementem i zobaczcie na tą drużynę. Wydaje mi się, że w tym momencie jedna z najlepszych jedenastek świata, ale oczywiście boisko zweryfikuje i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, a my już widzimy się oczywiście w zimie, bo kiedy indziej. Styczeń 2023 roku to jest kolejna notka w naszej historii Edena Hazarda. Zobaczymy, czy udała nam się misja i na którym miejscu jesteśmy aktualnie w tabeli. Czy mamy szansę walczyć o mistrzostwo? Mamy szansę, choć 4 punkty straty do Spurs to jest naprawdę dużo. Patrząc na to, że oczekiwania były zdecydowanie większe, że już będziemy mieć spokojną przewagę, to niestety tak się nie wydarzyło. Minimalna strata Manchester City, tylko punkt. Nawet Leicester City walczy cały czas o mistrzostwo kraju. 9 punktów to nie jest jakaś bardzo duża różnica, więc wydaje mi się, że końcówka sezonu
sezonu będzie naprawdę atrakcyjna. Zobaczmy jeszcze Champions League. Tutaj awansowaliśmy z pierwszego miejsca. Inter nie awansował. Szok, niedowierzanie. Sevilla za to na drugim miejscu. No, widać, że to już jest Inter bez tego, bez Antonio Conte, więc Zeti, pozdrawiam cię. Jestem ciekawy, jako kibic Interu, co możesz powiedzieć właśnie, że Antonio Conte odszedł. I jestem ciekawy, jak to wszystko by... O! Kuba, też cię pozdrawiam. Patrz, jak twoja Barcelona gra. Oczywiście zobaczmy jeszcze, jak Eden Hazard wygląda w tym sezonie. Oczywiście zapraszam was na Discorda. Oczywiście, jak spodobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów. Pamiętaj, żebyś zostawił w komentarzu niebieski Hazard. No i oczywiście Hazard, 19 bramek w 31 występach. To jest naprawdę super wynik. Reszta drużyny musi dojechać, bo Timo Werner jest kontuzjowany i mamy delikatne problemy, ale wydaje mi się, że za chwilę będziemy mogli spokojnie ogrywać najlepszych, jak wróci właśnie Werner. Może Kai Havertz pójdzie do przodu, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale na pewno końcówka sezonu będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Ostatni rozdział naszej kariery. Zaczynamy od zobaczenia, jak poszło nam w lidze, a tutaj niestety trzecie miejsce. Szkoda. Szkoda, szczerze mówiąc, bo byłem przekonany, że mamy szansę walczyć o mistrzostwo. Za dużo remisów, 5 punktów straty do Spurs, tyle samo punktów co Liverpool, 1 punkt przewagi nad Manchesterem City, Leicester City 6, Arsenal to już w ogóle gdzieś w połowie tabeli, na 8 miejscu. Szkoda, szkoda, ale zobaczymy, jak poszło nam oczywiście w innych pucharach. Tutaj zwyciężyliśmy FA Cup, także dla nas 3-1 zespół. Wygraliśmy Carabao Cup, podwójna korona na naszym koncie i w Lidze Mistrzów także zwyciężyliśmy. Pozdrawiam cię, Danio. Tak właśnie się pokonuje Bayern Monach. 3-0, proszę państwa, 3-0, dwie bramki Hazarda. Piękny finał i pięknie to się skończyło, choć nie zwyciężyliśmy ligi, ale jednak zwyciężenie w Lidze Europy, w Lidze Mistrzów, przepraszam, w Lidze Mistrzów, to jest naprawdę coś wielkiego. No i zobaczmy jeszcze, żeby potwierdzić klasę Hazarda. 37 bramek, 63 występy, 8 asyst, coś genialnego. Jak spodobał się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś, że miło spędziłeś ze mną czas i oczywiście miłego tygodnia i miłego dnia życzę ci, droga osoba. Pamiętaj, jesteś ważną osobą, nie zmieniaj się, bądź taki sam i wejdź na naszego Discorda, bo tam ze mną możesz porozmawiać, pograć w grę, a wydaje mi się, że warto. Trzymaj się, cześć, cześć!